Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, aleluja. Witam Cię w czwartek w oktawie wielkanocnej i zapraszam na kolejny odcinek SOS. Dzisiaj w pierwszym czytaniu kontynuujemy wczorajszą historię uzdrowienia chromego do urodzenia. Tego uzdrowienia w imię Jezusa dokonali Piotr z Janem. I dzisiaj ludzie dziwią się tym cudem, są zachwyceni, niektórzy oburzeni, niektórzy zadają sobie pytania, jak to się w ogóle stało. I Piotr daje takie dwie wskazówki. Taką też drogę, też dla nas. Bo to uzdrowienie, które dokonało się kiedyś przy wejściu do świątyni, w życiu tego człowieka, jest również realną rzeczą w naszym życiu. Jest również dla nas do osiągnięcia. Co więcej, staje się działalnością Kościoła. Popatrzcie, że Kościół po zesłaniu Ducha Świętego zajmuje się takimi dwoma przestrzeniami. Głoszeniem, czyli słowem, i uzdrawianiem, czyli znakiem. Słowu towarzyszy znak. Nie ma słowa bez znaku, nie ma znaku bez słowa. Nie ma uzdrawiania bez nauczania. I nieustannie trzeba nam do tego wracać, to odkrywać, że to nie jest tylko jakaś legenda, to nie jest tylko po to, żeby się pozachwycać, tak jak właśnie tamtejsi ludzie, żeby tylko popatrzeć, o, jak pięknie, jak super. Tylko, że kiedy uczymy się tego Kościoła w okresie wielkanocnym, to też uczymy się i odkrywamy też tą siłę, którą mamy w Kościele i tą moc, która płynie właśnie od Jezusa. A Piotr tłumaczy. To nie my, to nie naszą siłą to się dokonało. To dokonało się w imię Jezusa. W imię Jezusa, którego wy odrzuciliście, którego zabiliście, którego skazaliście na śmierć. To imię Jezusa, to najpiękniejsze imię, o którym potem też usłyszymy, że właśnie przed tym imieniem klęka całe stworzenie istot niebieskich i ziemskich. To napisze nam święty Paweł w liście do Filipian. To właśnie to imię, imię Jezusa. Imię Jezusa, które sprawia Jego obecność, wzywanie imię Jezusa. Zawsze, kiedy gromadzimy się w Jego imię, to Jezus przychodzi, jest między nami. Sam zresztą zapowiedział, że dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Więc to imię, czyli sam Jezus, dokonał tego uzdrowienia. Nie my. Że uzdrowienie w Kościele to nie jest magia, to nie my jesteśmy uzdrowicielami. Jedynie my dzielimy się Chrystusem. Dzielimy się tym, co Chrystus złożył w nasze ręce, co też zostawił w Kościele. I Kościół na tyle będzie Kościołem, jeżeli takim chrystusowym Kościołem, a ile będziemy zajmować się tym, do czego nas Chrystus powołał i do czego też założył Kościół. Czyli do słowa, do głoszenia, ale też do znaku. Czyli do też uzdrawiania, uwalniania, czyli przywracania tej normalności, do której nas każdego z nas powołał. A drugą rzeczą, drugim, bo na początku właśnie, to jest uświadomienie sobie autorytetu Jezusa. W imię Jezusa to wszystko się dzieje. A drugie, Piotr dzisiaj wskazuje, to wiara tego człowieka. To wiara w słowo. Bo nie wystarczy słuchać, nie wystarczy. My dużo słuchamy, patrzcie, w życiu, w kościele, w internecie, mnóstwo mamy i duchownych, i świeckich, którzy dzielą się swoim doświadczeniem spotkania z Panem Bogiem, dzielą się swoim powołaniem, który każdy z nas otrzymał w momencie Chrztu Świętego. Wiara tego człowieka, że nie tylko słuchał, ale uwierzył, że zrobił coś, co nigdy nie, wcześniej od urodzenia nie robił, bo był chromy od urodzenia. Zrobił coś, co było dla niego niewyobrażalne, niepokonalne. Wstał na nogi. Chociaż jego nogi były sparaliżowane, chociaż jego nogi i jego siły były chrome. Nie było w nich życia. To dzięki usłyszanemu słowu, dzięki spotkaniu się z Piotrem i Janem, którzy powiedzieli do niego wstań i chodź. On to zrobił. Dzisiaj Bóg mówi do ciebie wstań i chodź. Nie tylko słuchaj, nie tylko mów, że super, że tylko dziękuję, że wszystko fajnie. Ale czy ja potrafię wstać? Czy bracie, siostro, potrafisz wstać? To jest pytanie, które dzisiaj Chrystus nam zadaje. Nie tylko to, czy to słowo mi się podoba, czy mi się nie podoba, ale czy ja wierzę w moc tego słowa? Czy mocą tego słowa jestem w stanie wstać? Bracie, siostro, czy jest we mnie to, co było w sercu tego człowieka? Czy jest we mnie ta gotowość na usłyszenie i zaufanie temu słowu? Na powstanie z moich mar, z moich grzechów, z mojej śmierci. Bo Chrystus przez Piotra, przez Kościół przychodzi z tym słowem do ciebie, do mnie. Nie wiem, gdzie jeszcze leżysz. Nie wiem, jakie są twoje mary. Nie wiem, gdzie jeszcze jest twoja śmierć. Ale Chrystus mówi dzisiaj przez Piotra, czyli przez Kościół, czy też przeze mnie. Wstań. Mówię ci, wstań. To jest moje największe bogactwo. To, co dzisiaj Chrystus chce ci dać. To nie bogactwo, to nie ułożone życie. Ale to, że On chce Cię wskrzesić z Twojej śmierci, z Twojego grobu.
duchowego, życiowego, to w czym leżysz, to, w czym tkwisz, do czego może trudno ci się przyznać, zaakceptować to, przyjąć, nazwać to po imieniu, że w wielu sytuacjach jestem właśnie chromy. Taki krok, do którego Pan Bóg cię wzywa. Może to będzie ten krok, który jeszcze gdzieś w tobie kształtuje się, krok przebaczenia. Patrzcie, wystarczy. My czasem, wystarczy ten krok, my czasem kombinujemy, my omyślamy, co tu zrobić, żeby się pojednać. Wielokrotnie też tego w życiu przeżywam. I uczą mnie inni, kiedy po prostu przychodzą. Ja się modlę, zastanawiam teraz, obmyślam, jak to będzie, co to będzie, czy to ten, czy to dzisiaj, czy to jutro. I nagle ktoś przychodzi do mnie i mówi, że wybaczam, przepraszam, żyjemy dalej, bo są święta, bo Chrystus zmartwychwstał. I ja jestem wtedy zawstydzony, wielokrotnie. Wielokrotnie tego, w ostatnim momencie też tego doświadczałem. Kiedy ktoś mnie zawstydza, bo ja dużo mówię, tak jak słucham tego słowa, ale we mnie często jest jakiś opór. Mówię o tym dlatego, że pewnie tobie, bracie, siostro, też jest taki opór. Zrobienia prostego kroku, najprostszego kroku, który jest najważniejszym krokiem naszego życia. I wreszcie Jezus, który dzisiaj przychodzi do apostołów, którzy dzielą się to, co ich spotkało, dzielą się to swoimi spotkaniami z Jezusem zmartwychwstałym. I on przychodzi do nich, mówi: pokój wam, zasiądźmy do stołu. I zaczyna wyjaśniać pisma. Ten czas Wielkiej Nocy dla mnie to jakoś na nowo w tym roku wybrzmiewa w odkrywaniu takiego Jezusa, który przychodzi i się tłumaczy. Przecież Jezus nie musi się tłumaczyć. A on to robi. Wyjaśnia im pisma. Tylko wyjaśnia siebie. Bóg wyjaśnia swoje serce. Bóg wyjaśnia, tłumaczy, dlaczego to zrobił. Dlaczego był gotów na tak szalony gest, na tak szalony znak, na tak potężną mękę, na tak skandaliczną śmierć. Bóg to wszystko tłumaczy. Bóg zasiada ze mną przy stole, zatrzymuje się, ma dla mnie czas i zaczyna się tłumaczyć. A stół w tej mentalności semickiej nauczał o równość. Bóg chce być mi równy. Bóg chce traktować mnie jak kogoś bliskiego, równego, przyjaciela. Nie wyżej, niżej. Jestem godzien chwały i czci. Tak, Bóg jest godzien chwały i czci. A ja dla Boga, ja też jestem godzien chwały i czci. Bóg patrzy na mnie z godnością i ze czcią. Jezus chce to przypomnieć swoim uczniom, apostołom w wieczerniku, zalęknionym. Mówiąc im: pokój wam. Czyli jest, zawsze jest. Cokolwiek w życiu by się działo i wydawałoby wam się, że was opuściłem, że was zostawiłem, że wszystko się skończyło, że śmierć dokonała, to nie, mocniej przez to chcę pokazać tobie, wam, że jestem i cię nigdy nie zostawię. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.